okrzyknięty najjaśniejszą gwiazdą polskiej literatury grozy, autor szeregu powieści, od których do ostatniej strony nie da się oderwać. Urodzony w 90 roku w Suwałkach matematyk sięgnął po pióro i w 2016 roku wydał swą pierwszą powieść, Gałęzista. Rok później na rynek trafiło jego drugie dzieło, Grzesznik. Prawdziwe czytelnicze trzęsienie ziemi wywołał wśród miłośników literatury grozy inkub, a po nim dreszczyk emocji czytelnicy odnaleźć mogli w Paradoksie. Na rynek trafiła właśnie kolejna powieść Artura Urbanowicza, a on sam pojawił się w rodzinnych Suwałkach, by spotkać się z miłośnikami grozy, horroru, nieoczywistych zwrotów akcji i zaskakujących finałów literackich. Deman, moja najnowsza powieść, powieść, nad którą pracowałem od wymyślenia pierwszego konceptu na tytułową postać do dzisiejszej premiery 4 lata, więc to nie widać, prawda? Widać, że 4 lata, więc to nie w kij dmuchał. Kosztowało mnie dużo stresu, może tego nie widać, ale już dorobiłem się siwych włosów na brodzie. Włosów na głowie nie mam, więc trudno mi powiedzieć. Urbanowicz we wszystkich swoich książkach łączy grozę z, no właśnie, za każdym razem z innym gatunkiem. W Gałęzistym mieliśmy połączenie grozy z historią obyczajową o parze, która ma duże problemy w związku. W Grzeszniku to było połączenie grozy z historią sensacyjną, z historią gangsterską. W Inkubie mieliśmy grozę połączoną z Czystej krwi kryminałem. Z kolei Paradoks to historia, to połączenie grozy z historią psychologiczną, troszeczkę z science fiction, troszeczkę z fantastyką. Więc teraz przyszła pora na jeszcze jeden skok w bok, na jeszcze jeden zupełnie inny gatunek, bo tym razem łączę grozę z historią superbohaterską. Bohater Demana to młody, nadzwyczaj przystojny, utalentowany muzycznie i wokalnie ksiądz. Wybrał tę drogę życia, bowiem głębokie piętno odcisnęła na nim msza o uwolnienie, w jakiej miał okazję przypadkiem uczestniczyć jako kilkuletnie dziecko. Ogromne wrażenie, jakie wyniósł z nabożeństwa, sprawiło, że związał swoje dorosłe życie ze stanem duchowym. Bohater skrywa jednak przed światem pewną tajemnicę. Jako diakon wziął udział w zakrapianej imprezie, po której napotkał niezwykle atrakcyjną kobietę. Owocem tego pozornie epizodycznego spotkania zdaje się być dziecko, którego istnienie ksiądz Dorian odkrywa po kilku latach, zupełnie przypadkowo. Szukając potwierdzenia ojcostwa, kapłan zaczyna obserwację matki i dziecka, ale niewinne śledzenie urasta niebawem do obsesji. Pozostając w stanie duchownym, u boku proboszcza egzorcysty uczestniczy w obrzędzie mającym uwolnić jedną z parafianek od demona. Niestety kobieta umiera, a proboszcz z zarzutami trafia do aresztu. Dorian natomiast odkrywa w sobie niezwykły dar lub przekleństwo. Mieszkając i pracując w wielkim mieście, spotyka codziennie mnóstwo ludzi. Zbliżając się do każdego z nich, poznaje o nich całą prawdę. Zna wszystkie jego grzechy, wszystkie jego traumy, wszystkie jego choroby, wszystkie ciemne tajemnice. A to dopiero przedsmak jego nowych zdolności, zdolności, które z zaskoczeniem nawet dla siebie jest w stanie kontrolować. Mieszka w Warszawie, zło wielkiego miasta wysyła do niego swój zew, zło wielkiego miasta go kusi, a wraz z nim objawiają się potężni przeciwnicy ze świata przestępczego, Polski i nie tylko. Jak się plotą losy księdza, tego nie zdradzimy, by nie zabrać czytelnikom przyjemności sycenia się historią z kart powieści, pierwszej w dorobku Urbanowicza, w której nie ma Suwalszczyzny. Urbanowicz, dlaczego nie Suwalszczyzna? Jak mogłeś nam to zrobić? Co ty sobie myślisz, co ty sobie wyobrażasz? Drodzy Państwo, kocham Suwalszczyznę cały czas. To jest moja mała ojczyzna, tak? Jakby zaczęła się wojna, o czym się trąbi, tak? Że to może być kluczowy region. Pierwszy bym rzucił to wszystko i wziął za karabin, żeby jej bronić.
I na Suwalszczyznę oczywiście jeszcze wrócę, o czym powiem troszeczkę później. Ale też nie da się ukryć, że trochę trudno jest napisać taką historię z takim rozmachem, tak? Z takim kinowym, hollywoodzkim rozmachem w małej miejscowości takiej jak nasza, tak? Bo Państwo na przykład pamiętają, jak jest taki, na przykład filmy ze Spider-Manem, tak? Jak są sceny, jak on buja się między tymi wieżowcami, tak? Przez ten Manhattan w Nowym Jorku, tak? U nas by było tak, by zaczął na tych blokach przy Arkadii, byłoby pszt, pszt i byłby już za Kauflandem. Jednak autor już teraz zapowiada, że kolejna książka znowu zabierze czytelnika na Suwalszczyznę. Książka będzie o pisarzu, który ma jeden wyraźny hit osadzony na Suwalszczyźnie, który wybił go strasznie, że powstał serial, powstała gra nawet na podstawie tego i czytelnicy strasznie chcą, żeby powstało coś podobnego. Więc pisarz szuka pomysłów na nowe książki właśnie tam. No i różne ciekawe z tego paranormalne przygody wynikają, więc znowu będzie powrót do tych klimatów właśnie takich przyrodniczych, będzie atmosfera tajemnicy, będzie trochę przyrody, jak to wiadomo, będzie moja miłość do Suwalszczyzny oddana, będzie moje wołanie za marzeniem, jeżeli chodzi o życie na Suwalszczyźnie, w Suwalskim Parku Krajobrazowym, bo to jest jedno z moich marzeń, żeby mieć tam właśnie jakiś taki domek i tworzyć sobie w spokoju, więc będę troszeczkę znowu przelewał siebie tę postać. Oczekując zatem na dzieło osadzone w tak dobrze znanym nam regionie, pochylmy się nad Demonem. Jest dostępny już w Suwalskiej Bibliotece. Można go również znaleźć w internetowych księgarniach.